niego tą modlitwą, którą kiedyś, no, zawsze zaczynało się lekcje religii. Może powstajmy. Duchu Święty, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam Ducha Świętego. Wydaje mi się, że koncepcja tego, co mam powiedzieć, że to jest jego koncepcja, ale no, w razie czego to mówię tak przed chwilą. Duchu Święty, jak to jest moja koncepcja, to teraz musisz tak wszystko ładnie tutaj działać w naszych sercach, żeby nam się poukładało. Więc tak czy tak, jesteśmy absolutnie z Duchem Świętym, w Duchu Świętym do przodu. Moi drodzy, formacja, którą przeżywacie, to formacja czy rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. I to sugeruje chorobę, która jest skryta, która jest niewidoczna, której nie widzimy, ale która może dawać znać o sobie. To nie jest tak jak z raną zewnętrzną, jak się skaleczymy, to poważnie, no to żeby szybko coś zrobić, tą ranę zaopatrzyć, jak w domu się nie da, bo nie mamy środków medycznych, no to na SOR-ze czy gdzieś, prawda? I pomyślałam sobie, że może w pierwszej części przedstawię chorobę. Jak to jest z naszymi chorobami, które przynosimy do Pana Jezusa i modlimy się, prosimy Go, żeby On je uzdrowił. Ludzie różnie pojmują chorobę. Macie bardzo dobrą formację, ale też spotkałam się z tym, że jeżeli modlimy się o uzdrowienie, to ludzie myślą o ręce, o nodze, o sercu. To jest bardzo ważne. Mamy prosić Pana Jezusa i przychodzić z Nim. Ale chciałam przedstawić właśnie chorobę tak biblijnie. Jak to wygląda właśnie w Biblii? Więc zacznę od tego, że Bóg stworzył człowieka jako ducha, duszę i ciało. Taka jest nauka o człowieku, antropologia chrześcijańska. I pisze o tym święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale w wersecie 23, też w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w 12 wersecie, i jeszcze w jednym miejscu w liście do Hebrajczyków, ale nie wypisałam sobie tutaj, jakby przeoczyłam po prostu. Więc w 4 rozdziale, w 12 wersecie, święty Paweł pisze, ten werset jest nam znany zapewne ze względu na Słowo Boże. Więc święty Paweł tak pisze. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Stawy i szpik to jest właśnie, nawet zapytałam pewnego teologa, czy można tak powiedzieć, że to chodzi o ciało. Powiedział, że można, więc opieram się na autorytecie. Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To jest list do Hebrajczyków, natomiast w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 23 wersecie, święty Paweł pisze tak. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc Bóg stworzył ciebie, mnie, każdego, począwszy od pierwszych rodziców, stworzył człowieka, który składa się jakby no tak, z trzech obszarów, że tak się wyrażę. Nie potrafię inaczej.
właśnie ducha, duszy i ciała. Nasz duch odpowiedzialny jest za relacje z Bogiem. To jest, nie wiem, tak się zastanawiałam, też rozmawiałam z pewnymi ludźmi od teologii, więc tak mówią, mnie się też tak wydaje i czuję, że to jest to tchnienie Boże. Bóg ulepił człowieka z gliny i tchnął w niego, prawda? Nasz duch odpowiedzialny jest za relacje z Bogiem. Nasza dusza to jest obszar władz psychicznych człowieka. To są nasze uczucia, emocje, nasza pamięć. No i ciało. Aha, i jeszcze jedno, że ten obszar władz psychicznych, nasze uczucia, emocje, pamięć, prawda, odpowiedzialny jest za relacje z innymi ludźmi. To są te relacje horyzontalne. I nasze ciało odpowiedzialne jest za relacje ze światem stworzonym. Przez pięć zmysłów, przez swoich pięć zmysłów człowiek ogląda obrazy tego świata, słucha dźwięków tego świata, dotyka materii świata, pobiera zapachy, prawda, smakuje świat. I to, co jest ważne, to żaden z tych obszarów nie funkcjonuje oddzielnie. Te obszary, pozostanę przy tym nazewnictwie, nie są niezależne od siebie. One współpracują, one są we wzajemnej zależności, właśnie stanowią jedność. To, co dzieje się w moim duchu, bardzo oddziaływuje na mój obszar psychiczny. To, co się dzieje w mojej psychice i w moim duchu, oddziaływuje na moje ciało bardzo. To nam jeszcze za chwileczkę wyjdzie, bo jeszcze wyjdzie. I gdybyśmy poświęcili naszą uwagę tylko ciału, no to stalibyśmy się niewolnikami estetyki i hedonizmu, co dzisiaj obserwujemy. Ten cały świat celebrytów, tej mody, tego wszystkiego, prawda? Różnych diet i tak dalej, i tak dalej. Monia, nie mówię o naszych dietach, prawda? Więc to jest właśnie to, prawda? Gdybyśmy poświęcili naszą uwagę psychice, stalibyśmy się wtedy sługami indywidualizmu, racjonalizmu. Gdybyśmy każdy wysiłek poświęcili duchowi, stracilibyśmy sens wcielenia i przeżywania życia jako daru Boga. Więc Bóg uczynił człowieka jako ducha, duszę i ciało w pełnej harmonii. I teraz musimy tak postępować, aby ciało, duch i ten nasz obszar władz psychicznych były w takim dobrym ustosunkowaniu się do siebie, dialogowały ze sobą. Z zaznaczeniem, to trzeba zrobić, przywróceniem dominacji ducha, który orientuje nas na Boga, który, jak powiedzieliśmy, nasz duch jest odpowiedzialny za relacje z Bogiem. I przez naszego ducha możemy kontaktować się, właśnie nawiązywać relacje właśnie z Bogiem. Więc nasz duch, który orientuje nas na nasze życie ku Bogu, do którego należy ostatnie słowo. Jak wiemy z Biblii, z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Bardzo dobre. I było do pewnego czasu, do tego dramatu, do tej tragedii, jaka wydarzyła się w Edenie, a którą nazywamy grzechem pierworodnym, grzechem pierwszych rodziców, który zniszczył relacje, zniszczył ten porządek między duchem, duszą a ciałem, ale zniszczył relacje, bo życie tak naprawdę jest w relacjach. A więc grzech zniszczył relacje z Bogiem, czyli zachorował nasz duch. Zostały zniszczone relacje z ludźmi. Zachorowała nasza dusza, czyli ten obszar władz psychicznych. I teraz
człowiek utracił relację ze światem stworzonym, musiał opuścić Eden, to środowisko, które Bóg stworzył, piękne, dobre, szczęśliwe, Eden, raj, gdzie umieścił człowieka i w którym sam przebywał. Wszystko to zostało zniszczone i wszystkie te obszary naszego człowieczeństwa zostały dotknięte cierpieniem, chorobą i śmiercią. Gdybyście kiedyś wzięli Biblię do ręki i te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju pochylili się nad nimi, one wyjaśniają bardzo dobrze ten dramat. Bo widzicie, chodzi o to, że to nie jest jakaś historia, która wydarzyła się kiedyś. Niektórzy się zastanawiają, czy rzeczywiście to się wydarzyło. Ale kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, to widzimy, że to jest nasza historia, że to jest moja historia, że to jest twoja historia, że to jest historia naszych mojego cierpienia, że to jest historia cierpienia naszej rodziny, rozbitych rodzin, właśnie zniszczonych, złamanych relacji. Więc tak jak powiedziałam, że po grzechu pierworodnym pojawiło się cierpienie, choroba i śmierć. Są trzy źródła choroby w nas. Przejdziemy do choroby. Pierwszym źródłem to jestem ja sam. I ta choroba nazywa się grzechem. Pewnie, że bezpośrednim sprawcą jest szatan, który nieustannie kusi nas, żebyśmy działali, żyli w sposób niezależny od Boga. I grzech jest chorobą naszego ducha. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, że właśnie chorobą naszego ducha jest grzech. Tak nazywa się ta choroba. I źródłem tej choroby jestem ja sam. Diabeł nas kusi, ale ja moją wolą mogę decydować, co wybiorę. Czy wybiorę dobro, czy zło. Bóg zawsze, Słowo Boże mówi, że Bóg mówi, kładę zawsze przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I człowiek może wybrać życie, albo może wybrać śmierć. I teraz, moi drodzy, nie wiem, czy będziecie z tego zadowoleni, ale chciałam się zatrzymać przez moment na opisie grzechu pierworodnego, który jest nam dobrze znany, który też pewnie znacie na pamięć. Ale powiem szczerze, że bardzo często czytam te rozdziały. Nie umiem określić, ile razy czytałam, ale jeżeli czytałam 104 raz, to za każdym razem Bóg dotyka mojego serca jakimś, że tak się wyrażę, pogłębieniem tych spraw, o których tam jest mowa. Więc tak jak powiedziałam, że opis grzechu pierworodnego to nie jakaś archaiczna historia, ale to jest nasza historia. To jest historia mojego życia, cierpienia, choroby, która dzieje się tu i teraz, naszych rodzin, naszego społeczeństwa. Widzimy, co się dzieje. Historia tego wszystkiego, tych trudnych rzeczy, które dzieją się w Kościele. To jest historia właśnie ludzkiego bólu, dramatów i problemów, które dzieją się tu i teraz. Jeżeli nie są naszym udziałem, to dziękujmy Bogu. Ale widzimy, co się dzieje dookoła, prawda? Więc co się dzieje, co się stało, kiedy człowiek nie posłuchał Boga? I co się dzieje, kiedy człowiek nie słucha Boga? Co się dzieje, kiedy nie słucha Boga? Może mamy takie świadectwo, że życie się mogło potoczyć inaczej, gdyby nie jakiś błąd, nie jakiś grzech, który wydarzył się kiedyś, coś się stało, prawda? Kiedy poszliśmy swoją drogą według naszego scenariusza, kiedy nie wzięliśmy pod uwagę Bożej nauki. Modlić się to nie tylko się modlić w naszym rozumieniu, jak to czynimy, ale to także przyjmować Boże
nauczanie. I często o tym zapominamy my ludzie. Nie mówię o tutaj zgromadzonych, ale w ogóle o nas ludziach. I moi drodzy, od tamtej pory grzechu pierworodnego, ale też od każdej pory, kiedy popełniam grzech, ja, ty, jesteśmy chorzy, jesteśmy złamani i jesteśmy w stanie śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I grzech nie jest czymś, co obraża jedynie Boga. Grzech niszczy ciebie, grzech niszczy mnie i twój grzech niszczy innych. Grzech nie jest tylko moją sprawą, mój grzech nie jest tylko moją sprawą i twoją sprawą, ale niszczy innych, rozsiewa chorobę wokół nas. I jeszcze krótko, zobaczmy, jak wygląda sytuacja człowieka po grzechu, co się stało z życiem. Zwróćmy na tą uwagę, bo mówimy grzech pierworodny, ale właśnie i tam jeszcze dopowiadamy kilka zdań, ale zobaczcie, że grzech pierworodny spowodował całą anarchię w władzach uczuciowych człowieka, czyli zranił obszar psychiczny też. Na to chciałam teraz zwrócić uwagę. Więc kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to przestraszyli się Boga. Pojawił się lęk, takie uczucie, które towarzyszy dzisiaj prawie wszystkim ludziom. Zgrzeszyli, czyli uwierzyli diabłu, prawda? Zaczęli się wstydzić. Pojawił się wstyd, którego nie znali. Wraz z tym wstydem przyszło poczucie winy, potępienia. Myśmy to przerabiali w którymś dniu. Poczucie winy, potępienia, oskarżenia, prawda? Wzajemnych oskarżeń. Zobaczcie, tutaj jest źródło wszystkiego. Ten wstyd w Starym Testamencie nazywany jest nagością. Ja tutaj powtarzam za ojcem Pelanowskim, który jest takim moim mistrzem duchowym i mieszkam przy Skałce, to tam chodziłam, jak był w Krakowie, na jego kazania, dużo ludzi chodziło, prawda? A być nagim oznaczało być przyodzianym w winę. To oznaczało być nagim. Pamiętamy te słowa. Zawołał Bóg na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, słyszałem twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, ponieważ byłem nagi i dlatego się skryłem. Tam w kolejnych tygodniach będzie o ucieczkach, o właśnie skrywaniu się. Zobaczcie źródło tego. Ważne, żebyśmy zobaczyli źródło, bo to się przekłada na nasze życie. Adam skrył się przed Bogiem z powodu winy i wstydu spowodowanego grzechem. Relacja małżonków została zniszczona. Jesteśmy dalej przy tej właśnie destrukcji, anarchii tych władz uczuciowych człowieka. Co robią ludzie stworzeni na obraz i Boże podobieństwo? Zaczęli się oskarżać, stracili do siebie zaufanie. Żadne nie chciało wziąć odpowiedzialności za to, co się stało. Każdy był sam, i mężczyzna, i kobieta, najbliżsi sobie ludzie. Teraz byli sami, każdy był sam, pozostawiony sam sobie, bez wsparcia wzajemnego, bez poczucia bezpieczeństwa. Straszne pęknięcie w relacjach ludzkich. Ale jak to bardzo przypomina nasze rodziny, może nie tutaj obecnych, no ale widzimy, co się dzieje z rodzinami, prawda? Więc zobaczcie, czyż to nie jest o nas, czyż to nie jest o nas właśnie, współcześnie żyjących, wierzących ludziach też. Więc i grzech to jest wielka choroba, grzech. Grzech to jest wielka choroba. I teraz z Bożej łaskawości, z Bożego miłosierdzia, już w ogrodzie, już w Edenie Bóg zaczął szukać człowieka. Właśnie pojawiło się lekarstwo, koło ratunkowe, które Bóg w stronę człowieka rzucił. Gdy chodzi o grzech,
to trzeba powiedzieć, że nie ma ludzkiego lekarstwa na tą chorobę. Jest tylko Boży lek, bo tylko Pan Bóg może odpuścić człowiekowi grzechy. I tym lekarstwem jest Boże miłosierdzie i sakrament pojednania, aczkolwiek sakrament pojednania to już jest i sakrament pojednania, tak. Natomiast ludzką odpowiedzią jest stawanie w prawdzie, jest nazywanie, jest przyznanie się do grzechu, do winy, nazwanie rzeczy po imieniu bez żadnych tam, prawda, na skróty i jakiegoś racjonalizowania. Modlitwa żalu, skruchy, opamiętanie i zadośćuczynienie. Bóg wychodzi ze swoim miłosierdziem, miłością miłosierną, przebaczającą, zawsze, zawsze czeka jak ojciec. W kościele jest konfesjonał i kapłan, którego Bóg poprosił, aby działał w jego imieniu i sprawował i udzielał rozgrzeszenia. Ja mogę to odrzucić, człowiek może to odrzucić, ale może przyjąć to koło ratunkowe i doświadczyć tutaj uwolnienia i uzdrowienia. Natomiast trzeba stanąć w prawdzie, nazywaniu rzeczy po imieniu, w żalu, w skrusze, opamiętaniu i zadośćuczynieniu. Gdy chodzi o uzdrowienie jeszcze z tej choroby, która nazywa się grzech, choroby naszego ducha, możemy potrzebować modlitwy o uzdrowienie i w tej książce księdza Kralki tam się przewijają właśnie te sprawy. Uzdrowienie ducha i uzdrowienie obszaru naszego emocjonalnego. Myślę, że pod koniec nam się to jeszcze lepiej poukłada. Możemy potrzebować modlitwy o uzdrowienie od skutków naszego grzechu. Dlatego, że mojego grzechu osobistego, na przykład złe poczucie winy, znaczy takie niewłaściwe poczucie winy, wpędzanie się w poczucie winy, oskarżanie, potępianie, czasem człowiek brak przebaczenia sobie, to właśnie to jest owoc, to jest rana, jaką mój grzech zostawił we mnie. Weźmy na przykład taki problem aborcji. Grzech jest wyznany, odżałowany, odpokutowany. Znam osobę, która już chodzi o adopcje duchowe, kilkoro dzieci pewnie się uratowało. Minęło tyle lat, a ona ciągle się spowiada, ta osoba, znaczy teraz już nie, ale do niedawna tak było, właśnie ciągle się spowiada z tego grzechu, prawda? Ten grzech zostawił ranę w jej sercu, zostawił ranę. Diabeł wykorzystuje tą ranę i wpędza ją właśnie w to poczucie winy, oskarżenie, potępienie, że i czyni taką destrukcję. Więc może być potrzebna modlitwa o uzdrowienie od skutków grzechu, co właśnie czynimy na tych rekolekcjach. Są bardzo piękne rekolekcje i uzdrowienia wewnętrznego i wielka łaska dla każdego z nas. Możemy też potrzebować modlitwy o uwolnienie, dlatego że grzech jest otwartymi wrotami, ciężki, do wejścia demona w nasze życie, prawda? I tutaj chcę podkreślić, że mówimy o uzdrowieniu, ale bez nawrócenia nie ma też uzdrowienia z tej choroby, która nazywa się grzech. Zresztą ten obszar psychiczny też wymaga nawrócenia, ale o tym za chwilę. Bez nawrócenia serca nie ma uzdrowienia z tej choroby, która nazywa się grzech. Moi drodzy, to co jest ważne, to też jakoś w moim życiu gdzieś tak zaobserwowałam, przyszedł taki moment, to za sprawą też księdza biskupa Grzegorza Rysia, jak jeszcze był tu w Krakowie, w tym sekretariacie, jak tam czy rekolekcje jakieś prowadziliśmy, czy coś, to właśnie to jego świadectwo, nie, że jestem grzesznikiem i to nie była kurtuazja, że on mówił o sobie, jestem grzesznikiem.
I jak było nabożeństwo pokutne, to się nagrywa, ale to jest świadectwo księdza arcybiskupa dla mnie. Jak było nabożeństwo pokutne, to on pierwszy szedł do spowiedzi do pierwszego kapłana, który stał najbliżej niego. I właśnie zupełnie niedawno zrozumiałam, no kilka lat temu, jak ważne jest, żeby zrozumieć grzech. To nie jest oczywiste i proste, dlatego że ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie da się zrozumieć. I to może uczynić w nas tylko objawienie. Czyli sam Duch Święty może dać świadectwo mojemu duchowi, co to znaczy, że jestem grzesznikiem i co to znaczy, i co znaczy grzech. To jest wielka łaska dla człowieka. Właśnie wtedy, bo wiele ludzi dzisiaj tak racjonalizuje grzech, tak na skróty, prawda, tak naprawdę Bóg powiedział? Nie, wszyscy tak robią, niemożliwe, prawda? A to tylko piątek i kiełbasa, a to tylko tam jakieś takie rzeczy, prawda? Moi drodzy, zrozumieć grzech. Właśnie i to mogę tylko dzięki Duchowi Świętemu, który jest światłem sumienia we mnie. I od dzisiaj zacznijmy się modlić prosto. Duchu Święty, pokaż mi, objaw mi, daj mi objawienie grzechu. Czym jest grzech? Ale też pokaż mi moje ukryte grzechy. Ja do dzisiaj od tamtej pory odkrywam takie warstwy, a już mi się wydawało, że naprawdę można mi aureolę przyprawić. Mówiłam, że jestem grzesznikiem, ale to była wielka kurtuazja, prawda? I nieprawda, no, taka nieświadoma, bo moi drodzy, i kiedy Duch Święty da świadectwo mojemu duchowi, wtedy widzę, że grzech to nie jest takie byle co. Widzę, że zasmucam serce Boga, że odwracam się od Niego, że ja ginę, prawda? I widzę, że ludzie wokół mnie cierpią z powodu mojego grzechu. Że jeżeli nie powrócę do Ojca, to umrę, to zginę na całą wieczność, na wieczność. Więc tylko Boże objawienie wie tak naprawdę, czym jest grzech. Nie człowiek, ani żadna etyka, ani filozofia. Pan Jezus uściśla to mówiąc, że tylko Duch Święty jest w stanie przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Największe i najważniejsze jest uzdrowienie duchowe. I ono jest związane też przede wszystkim z nawróceniem serca. Moi drodzy, to jest ta pierwsza choroba. I jeszcze raz, źródłem tej choroby jestem ja sam i nie ma ludzkiego lekarstwa na tą chorobę. To jest nagrane, to będzie można sobie przesłuchać. Drugim źródłem choroby w nas są inni ludzie. To jest grzech innych ludzi wobec mnie. Także to mogą być jakieś trudne zdarzenia, jakieś doświadczenia zła, które nie są zawinione przez nikogo z ludzi. Jakieś wypadki losowe, które są tajemnicą, a które mogą bardzo zranić nasze życie. I ta choroba nazywa się zranieniem i dotyczy właśnie obszaru psychicznego człowieka. Uczuć, emocji, pamięci. Zranienie to jest jakiś zawód, pewna jakaś niesprawiedliwość, która nas spotkała, krzywda, strata, jakieś złe słowa, które słyszeliśmy, to, co się dzisiaj, to, co przerabiamy i to, co, czym się dzisiaj dzieliliśmy i czym będziemy się dzielić przez następne tygodnie. Ludzie doświadczają krzywd, których nie powinni doświadczać, niesprawiedliwości, która nie powinna być ich udziałem. Jakichś trudnych zdarzeń losowych, jak powiedziałam, które są tajemnicą i nic innego o nich nie można powiedzieć. Los ludzki jest bardzo nieraz dramatyczny. Może nie cały, ale jakiś fragment tego losu. Mogliśmy mieć trudne dzieciństwo, trudny dom rodzinny.
mogliśmy, dużo rzeczy mogło się wydarzyć pomiędzy naszym poczęciem, prawda, a okresem życia, w którym się znajdujemy. Największym nieszczęściem i chorobą jest grzech. Natomiast największym cierpieniem jest cierpienie zranionego serca. I w Księdze Przysłów w 25 rozdziale, w 3 wersecie jest napisane: każda rana, byle nie rana serca. Trzeba powiedzieć, że zranienie jest częścią życia. Nie da się go uniknąć. Można powiedzieć, że jest elewacją serca. Nie da się uniknąć, bo wszyscy żyjemy, no jesteśmy grzesznikami. I właśnie cudzy grzech rani mnie. Grzech moich rodziców, grzech mojego rodzeństwa, grzech moich współpracowników, grzech jakiegoś człowieka nieznajomego na ulicy, który coś mu się nie spodobało i mógł mnie skląć na przykład, nie? Ale musimy pamiętać o jednym, że w życiu nie jesteśmy tylko ofiarami, jesteśmy też tymi, którzy krzywdzą. Bo ja też jestem grzesznikiem i mój grzech rani innych. Grzech Maćka zrani mnie, ale mój grzech zrani Maćka, prawda? To jest ważna informacja. To jest ważna informacja. I teraz tak. Dobrze, że za tydzień, że w poniedziałek jest o przebaczeniu. Powiedzieliśmy, że jeżeli jest choroba, to jest i lekarstwo. Kluczem do tej choroby, która nazywa się zranieniem, jest właśnie przebaczenie. Rana wydaje gorzkie owoce w naszym życiu. To jeszcze za chwilkę do tego dojdziemy. Natomiast to jak idziemy według tej książki, to są gorzkie owoce rany. Ktoś nas skrzywdził, ktoś nas zranił właśnie i poczuliśmy się odrzuceni, poczuliśmy się niekochani, poczuliśmy się poniżeni, czujemy w sercu rozgoryczenie, nosimy urazę, prawda? Pojawia się pragnienie zemsty, żeby odpłacić pięknym za niedobne, bo nas niesprawiedliwie potraktowano. Dużo rzeczy, pochylajmy się nad tymi, nad każdym dniem, pochylajmy się nad każdym dniem naszych rozważań właśnie rekolekcyjnych. Jest to bezcenne, bo każdy dzień jest zakończony modlitwą, zaproszeniem Pana Jezusa do naszych zranień i oddaniem Panu Jezusowi naszego zranienia, oddaniem, zaproszeniem. To jeszcze za chwilkę sobie parę zdań powiemy. W każdym razie tych owoców zranienia, krzywdy w naszym życiu może być bardzo dużo. Tutaj możemy cierpieć z powodu złego obrazu Boga, możemy się obrazić na Boga. Możemy buntować się przeciwko Bogu. Możemy obwiniać Go o wszystko zło na świecie, prawda? Możemy obwiniać innych ludzi. Dużo cierpkich owoców, które jeśli się nie zajmiemy raną, to zaczynają wisieć na drzewie naszego życia i sprawiają, że to drzewo naszego życia jest coraz bardziej przygięte do ziemi, prawda? I teraz, moi drodzy, więc powiedziałam już, że kluczem jest przebaczenie. Dodam jeszcze, że bardzo ważne jest życie sakramentalne. Spowiedź święta, msza święta, to są wielkie sakramenty uzdrowienia, ale też modlitwa osobista, Słowo Boże, które ma absolutnie wielką moc uzdrowienia.
Zdaje się, w księdze Izajasza Bóg mówi: nie zioła, nie okłady, ale moje słowo was uzdrowi, prawda? To jest znowu taka inna konferencja, żeby we wszystko nie wchodzić. W każdym razie moja modlitwa osobista, moje wylewanie serca przed Bogiem, właśnie to, co robimy na rekolekcjach, to jest lekarstwo na tą chorobę, która została nazwana zranieniem. Moi drodzy, co to znaczy być wewnętrznie uzdrowionym? Prawda? Już powiedzieliśmy i już macie doświadczenia tych tygodni i w ogóle bycia we wspólnocie, bo w grupie Moniki, w której się znalazłam, wybrzmiały takie właśnie piękne świadectwa, ile Bóg uzdrowił przez bycie we wspólnocie, jeszcze zanim się zaczęły rekolekcje. Więc mamy doświadczenie, prawda? Możemy powiedzieć, że być wewnętrznie uzdrowionym, oczywiście wiemy, co zrobić z chorobą ducha, tośmy powiedzieli. Tutaj o przebaczeniu to będzie, ale tak, to znaczy pozwolić, aby Pan Jezus nawiedził nasze rany. Ja bym powiedziała, spotkać się z Panem Jezusem w miejscu naszego zranienia, w miejscu Twojej rany. Spotkać się z Panem Jezusem. Co to znaczy się spotkać? Niech każdy z nas spróbuje sobie odpowiedzieć. Zobaczcie, coś spotkało nas bardzo trudnego i idziemy albo do kogoś, do serdecznego przyjaciela, albo do kierownika duchowego, albo idziemy do kogoś zaufanego, dobrego człowieka i chcemy mu opowiedzieć o naszej krzywdzie. Słuchaj, zrobili mi takie świństwo, tak mnie potraktowali. To było niesprawiedliwe. Następuje spotkanie. Spotykasz się z człowiekiem, żeby mu opowiedzieć o swoim bólu i niesprawiedliwości, jaka cię spotkała. W analogiczny sposób możesz spotkać się z Panem Jezusem w miejscu twojej krzywdy. Moi drodzy, wiele lat posługuję modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne i sama w moim życiu przeszłam bardzo dużo, bardzo dużo. I powiem wam, że to jest powiem wam tak, to jest największa modlitwa uzdrowienia. Spotkaj się z Panem Jezusem w miejscu twojej krzywdy, niesprawiedliwości, rany, którą inni ci zadali, prawda? Teraz jak Pan Jezus, jakiego lekarstwa używa na te nasze zranienia? Jedna rana będzie się nazywała, jak już wspomniałam, odrzucenie, jakieś poczucie niesprawiedliwości, poniżenia, kompleksy, prawda, poczucie niższości. No, jest jedno, jedyne lekarstwo na nasze zranione życie i na nasze zranione serce. Boża miłość, Boża miłość. Pan Jezus uzdrawia nasze nieraz bardzo krwawiące rany miłością Ojca. Boża miłość. Święty Paweł mówi, że Boża miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Dokładnie Pan Jezus to czyni, że rozlewa Bożą miłość w naszym sercu, która jest balsamem na nasze rany. I moi drodzy, choćby ci ludzie mówili, że jesteś głupi, debil, do niczego, choćby ci rodzice mówili bardzo trudne słowa, choćby źle podzielili majątek i cierpisz, może gorzej ci się żyje w życiu, to doświadczenie, to uzdrowienie przez miłość Ojca, przez Bożą miłość sprawia, że twoje rany stają się chwalebne, tak jak stały się chwalebne rany Pana Jezusa. Powiedział do, jak się nazywał ten, co nie uwierzył? Tomasz, włóż palce, włóż tutaj palce. Był ślad po ranie, ale ona już nie krwawiła, prawda? Poza tym Pan Jezus ci czasem podpowie jakieś dobre rozwiązania.
odpuść to, ja ci pobłogosławię. To nic, że na przykład rodzice nie pobłogosławili i wszystko oddali bratu, a tobie jest gorzej. Ja będę ci błogosławił. Pan Jezus uzdrawia nas w ten sposób, że pokazuje nam, że On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa w życiu. I mogą cię ludzie łukiem omijać może ci się wydawać, i przyjaciele cię zostawiać i zdradzać. Może tak być, tak bywa. Ale masz w sobie to doświadczenie miłości. Ponad tym wszystkim jest Bóg, który jest w tobie. I właśnie, moi drodzy, w jaki sposób Bóg, właśnie uzdrowienie także tego obszaru emocjonalnego wymaga nawrócenia ku prawdzie, do prawdy. Bo widzicie, weźmy odrzucenie. Czujesz się człowiekiem, czujesz, że cię nikt nie kochał. W domu, w szkole cię odrzucali, zaręczyny zostały zerwane, w małżeństwie jesteście samotni we dwoje, na przykład, nie? I teraz w jaki sposób, no, owocem tego odrzucenia może być właśnie poczucie niższej wartości, niższości, ale też wyższości, perfekcjonizm. Może być takie wyalienowanie, prawda, nieufność do ludzi, prawda, jeszcze kilka rzeczy. I teraz w jaki sposób to uzdrowić? No właśnie przez Bożą miłość, ale ty musisz, nie lubię tego słowa, ale niech już ono pozostanie, po prostu przyjąć Bożą prawdę o tobie samym. To, co Bóg mówi na twój temat, nie co ludzie powiedzieli, nie to, co ty usłyszałaś, co ci mąż mówił, prawda? Nie to, czy ktoś inny, ale co Bóg mówi na twój temat. I moi drodzy, to czyni znowu Duch Święty w nas, bo tylko my znamy nauczanie biblijne, dzieci Boże, prawda, synowie, córki Boga, tutaj moglibyśmy wymieniać. I mamy to w naszej głowie, w naszym umyśle, ale to nie ma przełożenia na nasze życie. Ja muszę tą wiedzę mieć w moim sercu. Ja muszę z głowy, to musi mi przepłynąć do mojego serca. Taki przyjeżdża do Polski José Prado Flores, taki ewangelizator z Meksyku. On nawet dużo książek pisze. I on kiedyś na czuwaniu w Częstochowie powiedział, że największą odległością, jaką człowiek ma do pokonania, jest odległość między jego umysłem a sercem. Sercem przyjęta wiara, sercem. A więc właśnie, żeby Duch Święty objawił ci, że nie jesteś byle kim. Że być może rodzice cię odrzucili, ale Bóg cię chciał, dlatego żyjesz, jesteś na tym świecie. Bóg ma misję dla ciebie, ma plan. Jesteś w Jego sercu. Moi drodzy, nic nas wtedy nie przygnie do ziemi. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo to jest też świadectwo mojego życia. Po prostu Agnieszka wczoraj dzwoniła i pyta: Krysia, a jak samopoczucie? Ja mówię: cudownie. I ona słyszy, że ja się uśmiecham przez telefon, prawda? I dzisiaj, potem sobie snułam takie refleksje. Aha, tu jest to, tu podgórkę. I mówię: Agnieszka, wyjaśnię to. Ja mam dalej dobre samopoczucie, ale chcę ci powiedzieć, że mam kilka trudów w życiu, tylko że po prostu Pan Jezus daje siłę. Gdzieś widzisz w historii swojego życia, Jego działanie, rozwiązania, że nigdy nas nie zostawił bez pomocy. Więc cokolwiek się teraz dzieje, to najlepsze przede mną, przed nami, prawda? Jego interwencja, Jego ingerencja. No, więc moi drodzy, i to jest Boże uzdrowienie też we mnie, prawda? Człowiek by się zapłakał, może by nie spał, może by się zamartwił, nie wiem co. Może musiałby iść do psychologa, nie wiem co. Więc moi drodzy, właśnie wymaga nawrócenia ku prawdzie. Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Już zmierzamy do końca. A prawda was wyzwoli. Prawda, dlatego musimy znać Ewangelię.
co to jest ta prawda? Jezus powiedział, no ja jestem prawdą, dlatego musimy znać Ewangelię. Co Pan Jezus mówił, jak chcesz komuś odpłacić pięknym za nadobne, bo ci tam ktoś dołek podkopał, czytasz Słowo Boże i Pan Jezus mówi, wszystko co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. To ci się przestaje chcieć mścić, chociaż może by się komuś i należało, dlatego że nie chcę, żeby mi ktoś tak też robił. No różne rzeczy można by tutaj przytaczać. Moi drodzy, zacytuję jeszcze raz księdza ojca Pelanowskiego. Aha, nasze ciało choruje. Medycyna mówi, że 70% chorób naszego ciała, to jest taka inna konferencja znowu, spowodowana jest naszym grzechem, skutkami grzechu, i zranieniem, naszymi zranionymi uczuciami, jeżeli człowiek się tym nie zajmie, prawda? I teraz dbając o nasze ciało, dobrze jest poczynić refleksję nad stanem mojego ducha, nad moimi uczuciami, emocjami, właśnie tym obszarem zranienia. No i właśnie może się okazać, że dusznica bolesna odejdzie, prawda? Że dużo rzeczy odejdzie. No ale to... Ojciec Augustyn Pelanowski napisał w książce Wolni od niemocy, bardzo dobrej, traktującej właśnie o temacie, o którym mówimy, że krzywdę wymyślił szatan, więc Bóg uczynił z krzywdy wielkie przymierze. Bóg zadbał o to, żeby nawet nasze zranienia były oznaką nowej relacji z Nim. Moi drodzy, to jest prawda. Spróbujcie opowiedzieć Panu Jezusowi, opowiedzieć, siąść sobie przy stole, zapalić świeczkę, tak mówiliśmy kiedyś na konferencji. Nawet kawę można zrobić i opowiedzieć Mu, jak zostaliśmy źle potraktowani, zranieni, opowiedzieć. I co się dzieje? Wchodzisz w relację. Jeżeli ja umawiam się z Jankiem i mówię, Janek, takie rzeczy się dzieją, co za ludzie i tak dalej, to my wchodzimy w relacje. Ja dzielę moje serce z Jankiem, Janek też się podzieli i stajemy się kim? Stajemy się przyjaciółmi. To samo z Panem Jezusem. Jeżeli ty dzielisz z Nim swoje serce i ból swojego życia, to właśnie te zranienia stają się, są oznaką nowej relacji z Nim. I ojciec Pelanowski pisze, że Bóg zadbał o to, żeby nawet poniżenie nas wywyższało. Patrzmy na historię wielu ludzi, ojca Dolindo chociażby, czy innych, jak właśnie, jak byli poniżani. Ojciec Pio, ale też siostra Faustyna. Jak Bóg ich wywyższył, prawda? Jak Bóg ich wywyższył. Chyba przedwczoraj była rocznica śmierci ojca z Kalwarii Pacławskiej, Venantego, nie? 100 któraś. Mój Boże, młody chłopak, 30 lat, umarł. 100 lat upłynęło od jego śmierci z hakiem i wszyscy pamiętają o jego śmierci. Bóg zadbał o to, żeby jego poniżenie, żeby w tym jego poniżeniu go wywyższyć, słuchajcie. Wszyscy teraz o nim ludzie wiedzą i modlą się. I mówi tak, bo trzeba jasno powiedzieć, że każda krzywda tak naprawdę jest szansą na świętość. Z męczeństwa Bóg wyprowadził świętość, z odrzucenia wybranie, z pokory chwałę, z ostatnich miejsc pierwsze stołki w niebie. I moi drodzy, krzyż, który stał się największą przegraną, tak po ludzku, jakby patrzeć, stał się najwspanialszym źródłem życia, życiodajnym źródłem dla każdego człowieka, krzyż. Pan Jezus wyprowadza dobro z każdej trudnej sytuacji, błogosławieństwo z każdej rany, krzywdy, jeżeli Mu na to pozwolimy, a tak jak tu jesteśmy, to pozwalamy, bo uczestniczymy w rekolekcjach. Przejawem uzdrowienia, już kończę Maciek, tu jak co to jeszcze powiedz, że już, ale już. Przejawem uzdrowienia jest nie tyle zapomnienie bolesnych faktów, ile nowe spojrzenie na nie jako na wydarzenia, które mogą być źródłem bardzo cennych doświadczeń. Powraca też wolność w stosunku do wcześniejszych reakcji obronnych, reakcji lękowych, uprzedzeń, rozgoryczeń, urazów.
I prawdziwe, iż powiedziałem, uzdrowienie nie polega na tym, że rana zniknie, którą w sobie noszę i że my o niej zapomnimy, ale to jest przebóstwienie tej rany. Tak jak zostały przebóstwione rany Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. One są, ale nie sprawiają bólu. I moi drodzy, człowiek dochodzi po jakimś czasie, który Bóg daje, że nasze cierpienie, to wszystko, cośmy przeżyli, co było trudne, co przeżywamy, co jest trudne. I powiem wam, ja tego nie przeczytałam w żadnej książce, to Duch Święty mi to powiedział. To jest najtrudniejszy wydział na najlepszym Uniwersytecie Ducha Świętego. Tutaj się najwięcej uczymy, tutaj właśnie wzrastamy. Cierpienie staje się i nasze zranienia staje się wartością. Wtedy mogę służyć innym ludziom, rozumieć innych ludzi, mogę pójść do innych ludzi i nie będę mędrkował, tylko po prostu pochylę się albo nawet potrzymam go za rękę, tylko tyle albo aż tyle. No i teraz mam bonus na koniec, słuchajcie. Mianowicie czytałam kiedyś taką historię i pomyślałam sobie, opowiem wam. Stara historia, bo czasem się zastanawiamy, mówimy, Boże, skąd tyle cierpienia, piasek w oczy, pod górkę, a czemu to? Wiele ludzi, ja też tak miałam, teraz już mniej, ale tak. Więc stara historia opowiada, jak pewnemu pustelnikowi zostały objawione drogi Boże. Anioł, posłaniec Boży, wszedł z nim do domu, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez gospodarza. Gospodarz mówi, witając gości, przeżywam dzień radości. Mój przyjaciel pojednał się ze mną, a na dowód tego podarował mi złoty kubek. Następnego dnia pustelnik zauważył, że anioł zabrał z domu ten złoty kubek. Obruszył się na swojego towarzysza, ale ten powiedział, milcz, takie są drogi Boże. Następnie zaszli do innego domu. Gospodarz Sknera obrzucił gości obelżywymi wyzwiskami. Pójdźmy dalej, powiedział posłaniec Boży i odchodząc podarował gospodarzowi złoty kubek. Pustelnik oburzył się, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, usłyszał, milcz, takie są drogi Boże. Wieczorem wstąpili do jednego człowieka, który był bardzo przygnębiony i smutny, ponieważ w pracy mu się nie wiodło i w ogóle prześladowały go różne nieszczęścia. Bóg ci pomoże, powiedział posłaniec anielski, ale odchodząc podpalił jego dom. Co robisz? Krzyknął rozgniewany pustelnik. Milcz, takie są drogi Boże. Trzeciego dnia przyszli do innego człowieka, który był ponury i zamknięty w sobie. Tylko dla swojego synka miał uśmiech, jakieś dobre słowo, bo bardzo go kochał. Gdy nazajutrz wybrali się w dalszą drogę, człowiek ten powiedział, ja was nie mogę odprowadzić, ale mój synek pójdzie z wami aż do tamtego mostu, tylko uważajcie na niego. Pan Bóg go zachowa, powiedział anielski poseł, ale gdy weszli na most, wrzucił dziecko do rzeki. Ty obłudniku, ty diable, krzyknął pustelnik, to nie mogą być drogi Boże, co ty robisz? I w tym momencie jego towarzysz zamienił się w jasnego anioła i powiedział, posłuchaj, złoty kubek był przypojony trucizną. Uprzejmego człowieka uratowałem od śmierci, natomiast skąpiec znalazł w tym kubku zgubę. Ubogi człowiek odbudowywując spalony dom, znajdzie pod gruzami ukryty skarb i przez to pozbędzie się wszelkiej biedy. Człowiek, którego dziecko wrzuciłem do rzeki, jest wielkim grzesznikiem, a dziecko przez niego wychowane stałoby się kiedyś złoczyńcą. Utrata dziecka skruszy serce ojca i doprowadzi go do upamiętania, a jego dziecko jest w dobrych rękach. Oto dałem ci wgląd w mądrość i sprawiedliwość Boga. No i na tym powiem amen. Naprawdę zakończyliśmy.